Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok. Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W niedzielę 22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Dzisiaj nie będziemy się zagłębiali w przebieg powstania, wspomnimy tylko, że właśnie zajmiemy się Powstaniem Styczniowym, ale od strony skutków. Trwało bowiem około 19 miesięcy, przyniosło po zakończeniu bolesne konsekwencje i ofiary, nie tylko utratę jakiejkolwiek autonomii i włączenie wszystkich ziem polskich zaboru rosyjskiego w skład Imperium Romanowów. Naszym gościem jest dzisiaj dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, od strony skutków Powstanie Styczniowe było bardzo bolesne. No tak, oczywiście bolesne było w wielu wymiarach. Myślę, że takim najbardziej dotkliwym był ten skutek psychologiczny. Na pewien czas to społeczeństwo poczuło się złamane. Natomiast były oczywiście skutki bardzo dotkliwe, bardzo dosłowne też. I takie ludzkie, i gospodarcze, i społeczne, i polityczne także. I polityczne także. No, wspomniał pan redaktor tutaj o absolutnej utracie niezależności, niepodległości tych, powiedziałbym, na wpół niepodległych organizmów. O, organizmów państwowych, jak mam tu na myśli Królestwo Polskie, wcielenie tych ziem do Imperium Carskiego, ale o Powstaniu Styczniowym bardzo wiele napisano, bardzo wiele powiedziano o jego skutkach, o tym, że było tłumione w sposób bardzo brutalny, że powstańcy tracili życie, czy to w walkach, czy w egzekucjach, że ci, którzy wspomagali chociażby powstanie, tracili swoje majątki, że społeczeństwo, te społeczności były jako całość represjonowane. Czyli zasada odpowiedzialności zbiorowej. Tak, ale ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o jednym wątku, który to jest, wydaje mi się, dość nowe spojrzenie, dość nietypowe spojrzenie na powstanie styczniowe, dlatego że to, co wiemy o powstaniu styczniowym. No, jeszcze inaczej powiem. Ja pracuję w Muzeum Pamięci Sybiru i to, co mnie szczególnie interesuje, to są te skutki powstania, które spowodowały zapełnienie bezkresnej Syberii. Tak. Nie znamy precyzyjnych liczb, oczywiście, dokładnych liczb, ale historycy od wielu już lat próbują oszacować liczbę osób zesłanych po powstaniu na jakieś 38 tysięcy. I ja bym to jeszcze podzielił, bo mniej więcej 15 tysięcy z tej liczby to są ludzie zesłani z tych tak zwanych ziem zabranych, z tych guberni czy województw I Rzeczpospolitej, tak to należałoby określić, wschodnich, które zostały po powstaniu listopadowym już wcielone bezpośrednio do Imperium Carskiego, do Rosji, ponieważ Rosja uważała, że to są ziemie od zawsze jakby zagarnięte, okupowane, a to są ziemie rdzennie rosyjskie od zawsze. Oczywiście czyli mówimy w czasowym tutaj użytkowaniu Polaków, no, dużym, i oni odebrali taki dużym, wyrok historii się tak, dokonał. W dużym cudzysłowiu. Mowa tutaj jest o terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy, i no również tej części Ukrainy. Tak, i to, co nazywamy Pribałtyką dzisiaj. Ponieważ to, co wiemy o skutkach, pochodzi oczywiście z badań, a badania opierają się w dużej części na wspomnieniach, na relacjach, które chociażby w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale również w końcu XIX wieku już były spisywane, były publikowane, to ja bym powiedział, że to jest taka wiedza wycinkowa. Dlatego, że była całkiem spora grupa ludzi,
którzy trafili na Sybir za udział w powstaniu, którzy nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisanych. I o tych ludziach nie wiemy prawie nic, a do tej pory nie była ta grupa badana, a warto z wielu względów zwrócić na nią uwagę. Ale to była dosyć specyficzna grupa z tego względu, że między innymi to byli mieszkańcy niektórych miejscowości, które w ramach represji zostały, można by powiedzieć, w całości wysiedlone, spalone, zaorane, ubita ziemia tylko po nich została. Tak. I my jako historycy często staramy się jakby rozdzielić te dwie formy represji. I mówimy o zesłaniach i o deportacjach. I kiedy mówimy o deportacjach, to zwykle myślimy o tym okresie sowieckim, to 1940-41 rok. Natomiast to, co się działo po powstaniu, to były zesłania. I rzeczywiście to jest prawda, ale tylko częściowa. Dlatego, że tych, których złapano z bronią w ręku w trakcie powstania, ich zazwyczaj sądzono, stawali przed sądami wojskowymi, skazywano ich na... bądź to na karę śmierci, bądź właśnie na zesłanie. Natomiast właśnie na tych obszarach wschodnich, na których od wiosny, od maja 1863 roku rządził Michaił Murawiow, zwany nie bez racji wieszacielem, ponieważ pierwsze jego decyzje, kiedy przybył w maju do Wilna, to było powiesić i ten wyrok się powtarzał z regularnością, ponieważ chciał po prostu zastraszyć ten cały ten obszar, który był pod jego zarządem. I on właśnie postanowił zastosować odpowiedzialność zbiorową wobec grupy szlachty drobnej. Tej szlachty, która na Kresach stanowiła około 75% mieszkańców, mianowicie deportując tych ludzi. I to polegało na tym, że ci ludzie, całe wsie, przepraszam, to nie jest precyzyjne określenie, całe zaścianki szlacheckie, całe okolice szlacheckie. Miejscowości, jak się to teraz ładnie mówi. Tak, dzisiaj tak byśmy to określili. Były niszczone, a ludzie, a całe rodziny były, no właśnie, deportowane, nie zsyłane. To nie było tak, że konkretna osoba została skazana za konkretny czyn, tylko zastosowano wobec tych ludzi odpowiedzialność zbiorową. I ta cała jurydyka imperialna, wymyślona w tamtych czasach, właśnie związana z deportacjami, później została powtórzona przez Sowietów, czyli te doświadczenia nie zaniknęły, ale wracając do tych czasów po powstaniu styczniowym, to odwołano się do decyzji administracyjnych, które można było wydać, nie trzeba było specjalnie za nie odpowiadać. Było, tak, nie trzeba było sądzić każdej osoby oddzielnie. Czasu tylko po głowy prostu sobie tym nie zawrano, tak, zawracano. Tak, tak. I warto powiedzieć, że los tych ludzi był losem szczególnie dramatycznym. I jest to temat, który wymaga naprawdę pogłębionych badań i naprawdę mało o tym wiemy. Ja może powiem, skąd ja o tym wiem. Ja o tym wiem stąd, że w niedalekiej od Białegostoku wsi Jaworówka co roku jest obchodzona rocznica pacyfikacji tej wsi. A wieś została spacyfikowana w sierpniu 1863 roku. Za co? No właśnie, dokładnie nie wiadomo. Podejrzewano mieszkańców o powieszenie kilku szpiegów carskich, zresztą mieszkańców okolicy. Podejrzewano ich o podpalenie cerkwi w Fastach. Generalnie ani dowodów, ani konkretnego czynu nie było. Natomiast był skutek. I teraz wyobraźmy sobie, jaki jest skutek. Bodaj 5 sierpnia rano wieś jest, zaścianek jest otoczony przez żołnierzy carskich. Wszystkim każe się opuścić pomieszczenia, zabrać to, co
to, co jest pod ręką. Państwo, którzy tego słuchacie, na pewno od razu sobie kojarzycie. Przecież to jest to samo, co było w 1940-41 roku, prawda? Ludzi wygarniano z domów, dawano im kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby zabrali dobytek cały. Tych ludzi przepędzono później do Białegostoku, ale zanim to zrobiono, na ich oczach wieś spalono. Cały zaścianek został spalony. Ich popędzono pieszo do Białegostoku. Tutaj przez kilka dni przebywali na rynku i rozprzedawano ich mienie. To, co zabrali ze sobą, czy to, co zabrano z domów, rozprzedawano, ponieważ za te pieniądze zamierzano sfinansować ich transport na Sybir. Była już kolej warszawsko-petersburska, więc pojechali na część. Które miejsce, jeśli pan pozwoli, to o tym powiemy za chwilę w naszym programie. Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok. Dzisiaj w programie mówimy o represjach po powstaniu styczniowym 1863 roku. Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. No właśnie, dokąd tych ludzi wywieziono? Większość z Jaworówki, przypomnijmy. A no właśnie, z Jaworówki. Może rzecz nie byłaby warta aż tak wielkiego zainteresowania, gdyby to był przypadek jednostkowy. Ale znane są tylko dane szacunkowe, bardzo szacunkowe. Ja w tej chwili próbuję ten temat zbadać naukowo, ponieważ wedle informacji, które do tej pory udało mi się zebrać, na całych Kresach takich zaściankiów spacyfikowano kilkadziesiąt. Sądzę, że około 40, poczynając od Wileńszczyzny, a kończąc na Witebszczyźnie. Czyli cały i także ten na powiecie bielskim, bo niedaleko leży właśnie również od Białegostoku, ale od Bielska Podlaskiego, od Brańska, taka wieś pod nazwą Pruszanki Baranki. Chociażby, czy Łukawica, gdzie również, podobnie jak w Jaworówce, co roku mieszkańcy pamiętają i obchodzą kolejne rocznice deportacji. Tych deportacji. To jeśli ktoś z państwa trafi tam na takie obchody, to proszę nie zastanawiać się i nie próbować łączyć tego z pierwszym Sowietem. To było jeszcze w połowie XIX wieku. To były chociaż mechanizm jest ten sam, dokładnie tak. Po powstaniu styczniowym. I trzeba powiedzieć, że los tych ludzi był szczególnie ciężki, ponieważ oni, jako drobna szlachta w Imperium Carskim, nie mieli praw. Oni byli traktowani jak chłopi, jak wolni chłopi. To był taki ich bogatszy chłop. Tak, po prostu w systemie społecznym Imperium Carskiego nie było miejsca dla drobnej szlachty i za wszelką cenę starano się albo ich schłopić, to znaczy odebrać tytuł, prawa i tak dalej. I teraz już nie wchodząc w szczegóły. Oni podróżowali na Sybir w znacznie gorszych warunkach. Podejrzewam, a są ku temu pewne przesłanki źródłowe, że tak jak za Sowieta, oni też jechali wagonami towarowymi tą koleją warszawsko-petersburską. Ludzie z wyższych sfer, ci, którzy się legitymowali szlacheckim tytułem, oni jechali wagonami osobowymi. Dalej, kiedy już trafili na Sybir, pytał pan dokąd. Na przykład mieszkańcy Jaworówki zostali wysłani do co najmniej 7 różnych guberni. To nie było tak, że w jedno miejsce wszystkich. Żeby im na przykład trochę ułatwić aklimatyzację przymusową, ale jednak nie, rozparcelowano ich. Tak, i jeszcze tego może nie powiedzieliśmy, a warto, że deportowano wszystkich. Na przykład wśród tych ponad 160 mieszkańców Jaworówki deportowanych było kilkoro dzieci poniżej 10 roku życia. Byli starcy powyżej 70 lat, kobiety w połogu też, więc nie patrzono zupełnie na to, jaka była sytuacja tych ludzi. A kiedy już znaleźli się na Sybirze, też byli gorzej traktowani. Po pierwsze, oni jechali na zawsze. Oni nigdy nie mieli wrócić.
dlatego że cel tych deportacji był dwojaki. Po pierwsze, chodziło o to, żeby zrusyfikować ten obszar, żeby ten żywioł polski, bo drobna szlachta była ostoją tego żywiołu, żeby osłabić, a dowodem na to jest choćby fakt, że na miejsce deportowanych przywieziono osadników z głębi Rosji i osiedlono ich w rzeczonej Jaworówce i nie tylko, w innych zaściankach też przywożono osadników rosyjskich, prawosławnych. Często spotyka się takie określenia o tym, że no w jakiejś okolicy te podziały narodowościowe są takie czytelne do dzisiaj i one są właśnie, część z nich przynajmniej, efektem tamtych decyzji i działań. Ja bym powiedział, na przykładzie chociażby Jaworówki, bardzo konkretnym, wyglądało to tak, że po mniej więcej 10 latach wszyscy ci chłopi przywiezieni z Rosji wrócili. Została tylko jedna rodzina. Natomiast nie wrócił nikt z tych, którzy zostali deportowani. Ich los był o tyle gorszy niż osób zesłanych, czyli tych z wyroków, że oni przez długi czas nie podlegali amnestiom. Nie mogli wrócić, dlatego że ich wysłano na zawsze. Oni mieli być, i tu jest ten drugi cel, poza rusyfikacją, oni mieli być tymi, którzy cywilizują tamten obszar, którzy tam zasiedlają, którzy tam prowadzą swoje gospodarstwa. Czyli tak jakby na przymusowe roboty zostali wysłani. Przymusowi osadnicy, tak to można określić. Czyli ten plan taki był złowieszczy, bo z jednej strony tutaj no, osłabiano ten żywioł polski na Kresach, ale z drugiej strony liczono, że w ten sposób państwo, czyli Imperium Romanów wzbogaci się, bo nastąpi kolonizacja bezludnych obszarów. A ci ludzie z kolei tam się zrusyfikują. Też. I wtopią się w tamtejsze społeczeństwo. W odróżnieniu od stanu szlacheckiego, ci deportowani na przykład nie dostawali żadnych pieniędzy od władz carskich. Oni mieli się sami utrzymać. Jedynie samotne bądź chore kobiety, starcy czy dzieci, jeżeli były bez rodziców, to otrzymywały jakieś zasiłki. Natomiast reszta musiała na siebie zarobić. I no, bardzo był to ciężki los tych ludzi. Mało znany, dlatego że oni nie pozostawili po sobie świadectw pisanych. Praktycznie wspomnienia są absolutnie szczątkowe i zazwyczaj z drugiej ręki. To znaczy ktoś, kto spotka takie osoby, o nich pisał, o nich wspominał albo gdzieś tak zdawkowo. Jak pan trafił na uroczystości w danej miejscowości czy w okolicy i no, na podstawie tego zaczął się pan tak, interesować. Tak, ja zacząłem się tym interesować również dlatego, że ta wiedza, która jest kultywowana, jest w pewnym sensie wiedzą zmitologizowaną mocno. I szczątkową. I szczątkową i zmitologizowaną, dlatego że w okresie dwudziestolecia międzywojennego sporo o tym mówiono. Co więcej, te pacyfikacje, o których ja mówię, one się odbijały bardzo szerokim echem w Europie. Pisała o tym prasa francuska, w Prusach, nawet w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej też o tych pacyfikacjach tutaj pisano, dlatego że to było coś, co no, wywoływało takie zdumienie, ta metoda. Chociaż, żeby być do końca uczciwym, trzeba powiedzieć, że to nie był wymysł tylko Imperium Carskiego, bo chociażby Francuzi deportowali. Przecież Australia cała została w ten sposób zbudowana właśnie w tamtym czasie, czy trochę wcześniej. Ale... No ale to nie były decyzje administracyjne, to były z reguły decyzje związane z kryminalnymi przestępstwami, tak. A nie tak jak tutaj na przykład z podejrzeniem o pomoc. Tu nie trzeba było żadnych dowodów, tutaj po prostu chodziło o wywołanie, o zastraszenie społeczeństwa. Czyli to była jedna z metod represji i terroru, który zastosował Wieszatyl, tutaj Murawiow, na naszych terenach. Inna metoda to było właśnie owo pozbawianie szlachectwa, pozbawianie majątków. Także rzadko się o tym mówi, ale w historii wielu miasteczek Podlasia i województwa podlaskiego jest zawsze taki epizodzik pod nazwą miasto w latach 60., 70. XIX wieku utraciło prawa miejskie. No tak, bo starano się jakby obniżyć rangę
tych społeczności lokalnych. No, tak? Ale z samorządem miejskim wiązała się pewna swego rodzaju autonomia. Tak. Pozbawienie praw od razu powodowało, że owej autonomii miejskiej nie było. Ale chciałbym jeszcze jeden wątek dokończyć, jeśli idzie o tych deportowanych. Dlatego, że po kilkunastu latach ci ludzie, którzy byli tam głęboko na Sybirze, w końcu zaczęły ich te amnestie obejmować. Początkowo same kobiety i dzieci, później również mężczyzn. Ale proszę zobaczyć znowu, jaka była perfidia. Oni nie mogli wrócić do miejscowości, z których ich wywieziono, ani nawet do guberni, z których ich wywieziono. Kazano im osiedlać się na Mazowszu na przykład, czy w Warszawie. Wiele osób starało się na przykład osiedlić na granicy, jak najbliżej tych swoich domów, żeby móc do nich wrócić. I na przykład część osób z Łukawicy zdołała po latach do swojego zaścianka wrócić. Często było tak, że nie było do czego wracać, bo właśnie wieś była spalona, zaścianek był spalony i nie było tych gospodarstw, albo ktoś inny kupił ten majątek, bo właśnie tu wracamy do obrotu ziemią, chociażby to była jedna z form represji, że nie, że tylko osoby wyznania prawosławnego mogły na tym obszarze swobodnie obracać ziemią. I ci ludzie... Część z nich nigdy nie wróciła. Na przykład jeśli idzie o Jaworówkę, to wiem z takich niepotwierdzonych zupełnie źródeł, że w latach 20., czyli po traktacie ryskim, po wojnie polsko-bolszewickiej, część tych zesłańców wróciła, ale już nie... Ziemia tutaj była sprzedana, cała wieś była zasiedlona przez nowych zupełnie ludzi i oni podobno, to wymagałoby pewnie jakichś badań dalszych, podobno zamieszkali w Warszawie i zostali zatrudnieni na kolei jako grupa iluś rodzin. W ramach takiej swoistej pomocy państwa tak, dla tych tak, ludzi. Ale do Jaworówki nie wrócił nikt. I takie były skutki tych działań represyjnych, tego terroru, który zaprowadzono po upadku Powstania Styczniowego. Tak. Dalekosiężne skutki. Dalekosiężne, które są do dzisiaj widoczne. I może chciałbym podkreślić, że to jest szczególnie ważne, że mieszkańcy dzisiejszych tych miejscowości, zupełnie często ludzie niezwiązani, tak jak w Jaworówce już, to są inni ludzie, to nie są potomkowie tamtych mieszkańców, jednak kultywują tę pamięć. Czyli została ta pamięć jakby odtworzona i pielęgnowana tak, jest. Tak, i podobnie w Łukawicy. A tak jak powiedziałem, to jest kilkadziesiąt, myślę, że około 40, może więcej zaścianków szlacheckich i jeśli idzie o liczbę ludzi, z tej liczby ogólnej około 15 tysięcy, można tak bardzo ostrożnie szacować, że to było około 4 tysięcy deportowanych. Także niebagatelna liczba. Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem Tomaszem Danileckim z Muzeum Pamięci Sybiru. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów.